Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 15 września. Dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Wczoraj było święto podwyższenia Krzyża Świętego, a dzisiaj od razu druga lekcja, jak stać przy krzyżu, jak mężnie wytrwać przy krzyżu. A więc też będzie ciąg dalszy Ewangelii według świętego Jana, tym razem rozdział 19, wersety od 25 do 27. Posłuchajmy. Obok krzyża Jeszui stała jego matka, siostra jego matki Miriam, żona Klofy oraz Miriam z Magdali. Kiedy Jeszua ujrzał swą matkę i Talmida, którego kochał, stojących tam, powiedział do swej matki: Matko, oto twój syn. Potem powiedział do Talmida: To jest twoja matka. I odtąd Talmid ów zabrał ją do swego domu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, tak na początku tego rozważania chciałbym powiedzieć, że wczoraj ta uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego wzbudziła gdzieś we mnie takie pragnienie, aby was błogosławić. A więc na koniec każdego naszego tutaj rozważania codziennego będę was błogosławił. Oczywiście w różnych momentach możecie to błogosławieństwo przyjmować, bo to nagranie przecież jest przez was w różnym czasie odsłuchiwane, ale przyjmijcie to błogosławieństwo. Ja mam w tym czasie, w którym tutaj akurat jestem, mam tą wolę, żeby was błogosławić. Pan Bóg już wie, gdzie wy się znajdowaliście w tamtym czasie właśnie i że teraz macie też wolę przyjęcia tego błogosławieństwa, a więc uczynienia tego znaku krzyża, wtedy, gdy słyszycie słowa wypowiedziane przez kapłana: niech cię błogosławi właśnie Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Więc ufam, wierzę i taka jest nasza wiara, że Pan Bóg błogosławi nam wtedy, gdy my błogosławimy. I gdy my, kapłani, błogosławimy, a wy przyjmujecie to błogosławieństwo, wierzymy, że Bóg nam wtedy błogosławi, chroni nas przed złem, a udziela nam tego, co jest potrzebne. To tyle odnośnie wczorajszego rozważania, no i tych naszych dalszych codziennych spotkań. Obok krzyża stała Matka Jeszui, Maryja. Ale dzisiaj Maryja jawi się nam jako matka cierpiąca, matka bolesna. Tak ją nazywamy, tak ją dzisiaj czcimy. Matka Boża Bolesna też dzisiaj jest czczona jako patronka dobrej śmierci. Dlatego, że śmierć, to co umiera, jest zawsze trudne dla każdego człowieka. I dlatego, kto przeżywa śmierć kogoś z bliskich, i dlatego, kto zbliża się do momentu śmierci albo walczy z jakąś nieuleczalną czy śmiertelną chorobą, to wtedy też staje przed jego oczyma ten przerażający kres ludzkiego życia na tej ziemi, bo każdy z nas musi przejść przez bramę śmierci, przez ten moment, przez ten etap i tak naprawdę jesteśmy wtedy sami trochę. Jest z nami oczywiście Bóg, jest z nami Maryja, są z nami święci, nasi patronowie, ale po ludzku jesteśmy sami. Nikt z ludzi z nami nie pójdzie do szpitala, nie pójdzie, to znaczy pójdzie do szpitala, ale nie przejdzie z nami przez bramę śmierci i nie powie: no dobrze, to teraz już ty idź sam, a ja wrócę do domu, już widzę, że jesteś tutaj szczęśliwy, bezpieczny, że przeszedłeś przez bramę śmierci, że teraz już się cieszysz innym, zupełnie inną rzeczywistością. Nikt z ludzi tego z nami nie uczyni. Każdy z nas pójdzie sam. I dlatego właśnie do tego momentu my przygotowujemy się przez całe życie. Wzbudzamy w sobie ufność, czy w tych momentach trudnych zawierzamy Bogu, tak jak Pan Jezus to uczynił z krzyża dzisiaj, kiedy powiedział do apostoła Jana, ukochanego swojego ucznia, a tym ukochanym uczniem jest każdy z nas, jest każdy. Każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony, do którego Pan zwraca się, to jest twoja matka. I jaka mądrość płynie z tej postawy Jana, czyli uczeń wziął ją do siebie.
Dzisiaj Pan daje nam Maryję, Matkę Bolesną, aby w tych różnych trudnych momentach, chwilach Maryja nam właśnie towarzyszyła. A więc, kochani, bądźmy takimi uczniami Pana Jezusa, którzy nie tylko stoją z Maryją wtedy, gdy jest wesele w Kanie Galilejskiej, gdy Maryja wstawia się za nami i dokonuje Jezus jakiegoś cudu w naszej rodzinie, kiedy no właśnie chociażby ktoś zostaje uzdrowiony, ale też bądźmy wtedy z Maryją, gdy tak po ludzku doszło do jakiegoś po prostu końca, kresu, załamania, przegranej. Bo tam na Golgocie, gdy Maryja stała, to doszło też do przegranej z takiego ludzkiego punktu widzenia. Ci, którzy stali przy krzyżu, drwili z Jezusa. Innych uzdrawiał, innych ratował, a samego siebie nie może teraz wyratować. To było drwina. I często może tak być w życiu. Innym wyprosiłem jakieś uzdrowienie, umocnienie, naprawę być może jakiejś relacji czy znalezienie dobrej pracy, a samemu sobie nie mogłeś wyprosić, a samemu sobie albo swoim najbliższym nie wyprosiłeś zdrowia. To jest ten drwiący śmiech szatana, ale nie dajmy się wtedy sprowokować. Tylko stańmy przy Maryi, wtulmy się w jej bolesne serce i powiedzmy: Mamo, Maryjo, razem z Tobą tak płaczę, bo ona też cierpiała i jej serce przeszył miecz boleści, tam gdy stała pod krzyżem. Zapowiedział to prorok Symeon, już tam wtedy przy świątyni jerozolimskiej. I być może nasze serce też przeszyje nieraz miecz boleści, ale nie straćmy ufności, że to wszystko ma swój kres, wypełnienie i przemianę w krzyżu Jezusa. Tak jak śpiewamy: w krzyżu cierpienie, ale w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Bardzo Was o to proszę dzisiaj, abyśmy po tej wczorajszej lekcji podwyższenia Krzyża Świętego, czynienia tego znaku krzyża, nie w jakiś sposób magiczny czy taki wyuczony, mechaniczny, ale w sposób bardzo świadomy, naznaczajmy nasze ciała krzyżem, oddawajmy nasze serca, nasze życie Jezusowi, który jest Zbawicielem na krzyżu. Nośmy krzyże też na sobie w jakiejś postaci medalików, krzyżyków. My jesteśmy chrześcijanie i w trudnych chwilach nie rozpaczajmy, ale idźmy do Matki Bożej Bolesnej, tej dzisiejszej patronki, i prośmy ją też o łaskę dobrej śmierci w tej naszej ostatniej godzinie życia. To jest nasze szczęście. Takiego szczęścia Wam życzę i by to zostało w Was umocnione. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.